Nowoczesne technologie w edukacji historycznej, utrwalanie pamięci w oryginalny sposób. Znamy laureatów 8. odsłony filmowego konkursu historycznego Patria Nostra Region Wschód, w którym wzięło udział 85 szkół z kraju i z dawnych kresów Polski. W tym roku przeważały animacje. To ich autorzy znaleźli się na podium. Oliwia i Marika z Technikum nr 11 imienia Piotra Wysockiego w Warszawie w swoim filmie opowiedziały o tragedii Sybiraków. Oliwia wygrała konkurs drugi raz z rzędu. Nam trafiło się temat o drugiej deportacji Polaków z 1940 roku. To jest animacja komputerowa, graficzna, wykonana z rysunków, które własnoręcznie narysowałam na tablecie graficznym. Trudny temat wybrali także Aleksander, Robert oraz Julia. Emanuel Ringelblum próbował ocalić 38 niewinnych Żydów oraz ich dwóch polskich opiekunów. Nasza wizja na ten plan animacyjny była naprawdę ciekawa, wyszło to jeszcze lepiej. Bitwa pod Opatowem zainspirowała Darię. Realia wojny, gdzie mężczyzna, który jest tym narratorem właśnie, spotyka swoich dwóch martwych przyjaciół. Tak naprawdę na końcu nawet strzał. Konkurs Patria Nostra łączy wiedzę historyczną z edukacją filmową i medialną. Jedna minuta z materiału, który się kręci na 3 godziny, na 4 godziny i trwa te prace do 3-4 miesięcy lub pół roku, to jest najcięższe wyzwanie dla nich. Do konkursu przystąpili jak zwykle nasi rodacy z Ukrainy. Cieszymy się, że jesteśmy z nami.